Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kali. Dzisiaj jest 11 sierpnia, przechodzimy sobie standardowo do patch notesów, czyli dzisiaj mamy w końcu Awakening dla kursarki i nie tylko, więc przejdziemy sobie po kolei do wszystkich tych nowości. Chciałbym jeszcze na początku przypomnieć, że streamuję na Twitchu, więc jeżeli ktoś będzie chciał pooglądać mnie live, zapraszam na Twitch, link będzie w opisie tego filmiku i przechodzimy sobie do patch notesów, czyli pojawia się Awakening dla kursarki. Jeżeli ktoś nie wie, to jest to broń typu średnio zasięgowego, to jest w zasadzie miecz, ale więcej ma umiejętności raczej w ukrytym ostrzu, bardziej to taki jest trochę harpun. No i w końcu będziemy mogli się nim nacieszyć. Jeszcze nie zdążyłem zrobić questów na Awakening, tak więc niestety nie jestem w stanie je pokazać, ale postaram się to zrobić jak najszybciej. Te questy raczej nie zajmą dużo. No i oczywiście pojawiło się broń, czyli Patraca się to nazywa. I będzie ona również dostępna na serwerach sezonowych. Po zakończeniu właśnie tego Awakeningu otrzymamy Pre-Tuvala broń dla niej. Również pojawia się specjalny quest na Walencji, gdzie można otrzymać Marekant Classic Set na 7 dni, jeżeli kogoś to interesuje, oraz Desperada Classic Set, więc jeżeli ktoś chce przetestować sobie te outfity zanim kupi, to może sobie zrobić tego quest line'a. Również wraz z Awakeningiem dla kursarki pojawia się szybsza graduacja, czyli szybsze ukończenie serwerów sezonowych. Jedyny wymóg to jest zakończenie Season Passa. Jeżeli ktoś ma ulepszonego Season Passa, to również go musi ukończyć, co wiąże się jedno z drugim w zasadzie. I wystarczy podejść sobie do NPC-ka Leila Veli i rozpocząć questa. Przepraszam, Fugar. Jeżeli chodzi o Leila, to tutaj możemy otrzymać Fugar Special Timepiece. Ale też jest wymagany do tego... Okej, czyli dwa questy są tutaj wymagane. Dobra, w porządku. Czyli ten pierwszy trzeba zrobić i potem do Fugara. Czyli tutaj mamy wraz z zakończeniem serwerów sezonowych mamy Gift Box Full of Memories. I tutaj mamy... Advice of War, Graduation Cup, Cronstone i tak dalej, więc powinno to pomóc nowym osobom troszeczkę w dalszej podróży w Black Desert Online. Również wystarczy podejść do NPC-ka, jeżeli chodzi o ten serwer sezonowy, będzie quest, który się nazywa Dreams Ebb and Flow. Wystarczy mieć 20 poziom minimum i zakończyć właśnie ten serwer sezonowy. Wystarczy zagadać do Fugara i otrzymamy nie tylko... Fresh Orange Juice, White Berry Juice oraz Sour Green Grape, to tam zwiększa troszeczkę statystyki, ale również Special Gift Exchange Coupon i 50 Cronstone'ów. Tutaj mamy nagrody, które możemy sobie wybrać za serwery sezonowe. Jeżeli nie wybrałeś żadnej nagrody, no to zachęcam do zabierania najpierw najlepszych nagród, czyli aktualnie jest to Capotia Necklace, daje najwięcej AP, czyli 30, jest to porównywalne do TET Ogre Ringa, więc dość wysoko. A potem wraz pojawiają się kolejne serwery sezonowe, bo to są ostatnie nagrody, jakie są dostępne. Czyli jeżeli ktoś nie ma jakiejś z tych nagród, może sobie po prostu na następnym serwerze sezonowym odebrać i więcej nie będzie takich dodatków. Akcesoria na TED i to takie w zasadzie darmowe, bo wystarczy przejść serwer sezonowy, to jednak dość sporo. I jeżeli by dodawali jeszcze więcej, to może to by była przesada. No ale na szczęście zostało to na tyle, więc... Podsumowując, Awakening kursarki oraz zakończenie wcześniejsze serwerów sezonowych. Teraz możemy sobie przejść do eventu. Spodziewałem się, że te eventy będą troszeczkę lepsze, ale no cóż, tutaj dużo nie ma. Pierwszy z eventów to jest tylko i wyłącznie dla kursarki, czyli musimy podejść do Pamio, ten NPC będzie się pojawiał tutaj i tu jest również Slippery Scallywax, czyli będziemy strzelać sobie z takiego działa, wystarczy raz trafić i otrzymamy nagrodę, jest to Mermaid's Frozen Wheel, 2 sztuki, to zwiększa drop rate o 30% na godzinę i to można zrobić raz na konto. Kolejne to jest Slippery Scallywax Shanty. I tutaj pojawia się po prostu taki NPC-ek. Jeżeli zobaczycie taką informację na ekranie, Lenny of the Slippery Scallywax swings into the fray, to znaczy, że pojawia się ten oto NPC-ek. Jeżeli jesteście klasą typu Corsair, to otrzymujecie Combat Extra 100% oraz Skill X 300%.
A każda pozostała klasa skill X 300%. Troszeczkę rasizm, no ale może po prostu źle to widzę. Dobra, to by było na tyle. Lecimy dalej. Kolejny event, jest to Plundered Gifts, czyli za logowanie się otrzymujemy nagrody. Wystarczy minimum 2 godziny dziennie być, żeby otrzymać te wszystkie nagrody. Corrupt Oil of Immortality jest dość spoko, ponieważ zapobiega wyłączaniu się drauta. 15 minut mamy, niezależnie od tego ile razy zginiemy, przez 15 minut będzie działał, więc dobra rzecz na RBF-a albo na przykład na Node War'a. Również pojawia się Daily Weekday oraz weekendowe gifty, jeżeli chodzi o te nagrody, czyli Cronstone'y, Mysterious Blue Conch, to są materiały potrzebne do zrobienia te dziewiątki i wszystko możemy kupić za Silvera. Znajduje się to pod Pershop lub F3, Black Spirit Peak i tam jest Silver Event Items kategorii. Również jeżeli chodzi o weekendowe nagrody, będzie również do wyboru Shaka to Mystery Box i 50 Cronstone'ów. W zasadzie nie do wyboru, ale możemy to po prostu wykupić za 1 000 000 silvera, czyli praktycznie tyle co nic, ale mamy szansę, aby wygrać minimum te 25 memorek. Kolejny to jest Sprout New Buzz of Life with Small Deeds, czyli NPC, który znajduje się w Kalfonie, tu w tym miejscu, stąd się jedzie z Heidel. Czyli bardzo blisko ten NPC jest i wystarczy pobrać questa, który się nazywa A Heart for Blue Skies i wystarczy oddać Small Sapling i wymienić to na Sprout of Life i to jest po prostu taka pierdółka do domu, która zwiększa regenerację energii na 2 godziny i można to użyć 5 razy. I chyba ostatni event, a w zasadzie to jest oglądanie Twitcha, czyli Corsair Awakening Twitch Drops. Pewnie część osób się już przyzwyczaiła, ale od czasu do czasu, a w zasadzie już bardzo często pojawiają się dropy na Twitchu. Wystarczy oglądać jakiegokolwiek streamera, zachęcam oglądanie siebie, ale również są też inni. No i za oglądanie otrzymujemy te oto nagrody. Okej, trochę się zawiodłem, bo są zdecydowanie gorsze niż wcześniejsze. Tylko 15 Cronstone'ów i to za 2 godziny. Aha, to jest daily, okej, czyli co dzień. Dobra, okej, czyli w porządku. Wystarczy 2 godziny dziennie oglądać jakiegokolwiek streamera. Otrzymuje się 15 Cronstone'ów, a pozostałe nagrody są jednorazowe na samym końcu po 9 godzinach. Shakatu Mystery Box. Oczywiście trzeba połączyć swoje konto z Twitchem. Wystarczy to zrobić logując się na stronę Black Desert Online Pearl Abyss. Dobra, czyli to by były wszystkie eventy na ten tydzień i przechodzimy sobie dalej. Drobne zmiany, przechodzi Dark Knight, tutaj są jedynie problemy z połączeniami danych skilli i poprawka jeżeli chodzi o jeden skill, który źle został wpisany, bo Critical Hit Rate 100%, jeżeli chodzi o Absolute Hidden Strike działa tylko do PvE. Było to za mało sprecyzowane. Jeżeli chodzi o Shy, to ktoś się zainteresował takimi drobnymi rzeczami jak farbki. Czyli tutaj po prostu zostały zmienione chyba możliwości malowania, tak mi się wydaje. Tak więc jeżeli ktoś lubi bardzo Shajkę, a podejrzewam, że to będzie Babiński, Phantom czy Anna Montana, no to chyba będą zadowoleni, nie wiem, dajcie znać w komentarzu jak to oglądacie, ale podejrzewam, że nie. No cóż, lecimy dalej. Sage również drobna zmiana, w zasadzie jedna. No i Korsarka otrzymuje dwa dodatkowe skille, jeżeli chodzi o sukcesję. Ocean Allure oraz Captain Orders Open Fire. Również dostaje skille typu Rabam, 4 umiejętności. Tutaj możemy sobie zobaczyć. I drobne zmiany, jeżeli chodzi o ostatni outfit, Outlaw of Margoria Outfit Set. Teraz będzie on podzielony na 3 części, czyli pojawiają się buty. Jeżeli ktoś kupił ten outfit, to otrzyma buty w mailu, więc warto odebrać. Jeżeli chodzi o te eventowe przedmioty, te jedzonka, które tam zwiększa drop rate, drop chance i tak dalej, to teraz okazało się, że do 1 września będziemy mogli się cieszyć tymi itemami, a wcześniej było do 18 sierpnia. Czyli niebawem powinno się skończyć, ale wydłużyli to jeszcze o 2 tygodnie jakieś. Również pojawiła się zmiana, jeżeli chodzi o outfity, szczególnie te premium. Teraz będą one kosztowały maksymalnie 470 milionów, wcześniej to było 335 milionów. Również więcej crossstone'ów będzie się otrzymywać, bo
aż 110 więcej. Jeżeli chodzi o nowych graczy, to teraz będzie się liczyć to od momentu, kiedy stworzone zostało family name, czyli 30 dni, wtedy się i nazywa się to New Adventurer, a powracający gracz to będzie, jeżeli nie logował się przez 30 dni, czyli 720 godzin, ani nie używał Central Market przez przeglądarkę. A jeżeli chodzi o używanie Olia Grove, to tam będzie można wejść 60 dni, jeżeli chodzi o nowy gracz. I Conquest War na razie przechodzą w dalszym ciągu zmiany, czyli tutaj są męczone statystyki różnych przedmiotów czy budynków. Tu można zobaczyć, że Level 1 Node War DP Fortu zostało zwiększone o 100%, barykad DP o 20%, tak więc cały czas kombinują z tym, żeby to jakoś doprowadzić do ładu i porządku. W dalszym ciągu są to dość drobne zmiany, mi się wydaje, nie za dużo niestety, ale na szczęście robione jest coś. Zobaczymy, jak będzie z Node'ami. Na razie się zainteresowali Conquest War'ami, czyli Siege'ami, bo no po prostu chyba jest to łatwiejsze. No to już zobaczymy. Mieli się interesować o wiele bardziej PvP, a interesują się dopiero pod koniec tego roku. Ale no cóż, mamy nadzieję, że będzie lepiej. Dobra, lecimy dalej. Dźwięk będzie inny, w zależności od tego, ile pieniędzy otrzymacie za sprzedawanie dropu. Będzie to trash czy inne przedmioty. Czyli będzie to między milionem a 10 milionów, 10 milionów a 50, 50 a 200, 200 a pół miliarda i powyżej miliarda. Będą wszystko inne dźwięki. I tutaj już drobne zmiany, które nas średnio już interesują. Przechodzimy sobie do ostatniej części tego filmiku, czyli Pearl Shop. Zobaczmy, gdzie tu jest ten Pearl Shop. Zawsze jest, tutaj jest. Czyli jeżeli wchodzi Awakening Corsair, to oczywiście outfit. Tak wygląda outfit Desperada. Kosztują 3400 za premium. Również pojawia się kamuflaż premium set. Kamuflaż premium set za 3400? Ok. Triant kamuflaż premium. Wydawało mi się, że te kamuflaże kosztują taniej. Ciężko mi. Czekajcie, sprawdzę szybko w BDO. Czy faktycznie kosztuje do lanki tyle samo? A 3400, ok, wydawało mi się, że 2800, no dobra, w każdym bądź razie 3400. Jeżeli chodzi o Strikera Burning Soul, to jest chyba nowy? Nie, to nie jest nowy, za 3400. Nie pisze, że tu nowy jest. Dajcie znać w komentarzu, czy to jest nowy outfit, czy nie. Wydaje mi się, że to był jakiś eventowy, a teraz jest na stałe dodany do Pearl Shop. Burning Soul Pack za 5100, właśnie ten outfit dla Strikera plus jednodniowy Secret Book of Old Moon i ten Collection Increase Scroll 5 sztuk i do wyboru inny outfit jeden. Awakening Pack dla Corsarki za 3500, Desperada Premium Set, Inventory 8 slotów, bonusowo parę przedmiotów, maksymalnie jeden zakup za 4760, Wardrobe Pack dla Corsarki, czyli Desperada Premium Set i do wyboru jeden z jej kamuflaży. Zestawy, jeżeli chodzi o Dark Knighta, Premium Outfit Box 4 sztuki za 9520. Przepraszam, to nie jest tylko i wyłącznie dla deka, tylko po prostu obrazek tu jest. Custom Enhancement Box 2, 1 sztuka, maksymalnie 3 zakupy tygodniowo. Enhancement Pack 60 Artisia Memory za 1890, czyli pięciokrotnie zwiększa regenerację durability przedmiotu, używając właśnie Artisia Memory. Custom Buff Box, czyli za 1650 będziemy mogli sobie wybrać na przykład Blessing of Kama Sylwie bądź Secret Book of Album pierwszej kategorii i potem drobne pierdołki, maksymalnie 5 takich zakupów. Za 2600 będzie Chlorine Travel Bag, 16 slotów, Backpack Bundle, czyli 50 slotów za 3255 perełek, 250 wagi za 2400, 300 wagi za 2800, dość drogo, ale no cóż, tyle waga kosztuje. Zestaw 300 wagi za 2065, czyli w zasadzie można kupić maksymalną ilość wagi, bo wszystkie wagi są aktualnie dostępne. A całość kosztuje 4830, jeżeli ktoś by potrzebował 15-dniowy value pack tylko dla nowych graczy za 375
perełek na 15 dni. Storage Mate za 600 pereł. Polar Bear na tier 3 za 1200 pereł, jeżeli ktoś potrzebuje. Celestial Horse Calling Horn za 1125, czyli 50% obniżki. Blessing of Kamasylwie na 15 dni, również 50% obniżki za 625. To samo Secret Book of Old Moon. I Value Pack również dla powracających graczy za 525 perełek na 15 dni. Fairy Irene, Maidka za 840 pereł. Tu jest kolejna. Blessing of Kamasylwie na 15 dni. Dla powracających graczy, jeżeli chodzi o przedmioty za silver, no to tak jak mówiłem, w patch notesach pojawiają się one również w Pearl Shopie. I wyprzedaż kategorii Weight Inventory, a outfit, który jest na wyprzedaży 20% w dół, to jest Sorceress Kislev Premium Set za 2720. Jeżeli ktoś potrzebuje perełek, warto preorderować ten outfit. I dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobał taki patch. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Jeżeli macie więcej pytań, oczywiście również dajcie w komentarzu. Bardzo chętnie odpowiem jak najszybciej. A tymczasem życzę miłego wieczorku i trzymajcie się. Yo, yo.